Siema, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Deforesta i jak widzicie, no niestety, ale nie udało mi się tym razem jakby za bardzo zebrać materiałów. W sensie, mam je, tylko problem jest taki, że nagrywałem to nie OBS-em, tylko Radeonem, żeby mniej lagowało, a grafika byłaby też w miarę okej, okay, także... Sama. Zabij to. No. Czemu jest takie tankowate? Nie, nie było. On jest większy. Dobra. Nie. Dobra, zrobiliśmy go. Niestety, ale bardzo dźwięk się rozjechał z nagraniem, dlatego dzisiaj dostaniecie bardziej w takiej formie. Opowiem wam, co udało mi się zdobyć jakby kolejnego dnia, w którego grałem z Maurym. Ej, Kimo, Kimo, Kimo! Co to jest? Czek, wow! 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 Ja pierdolę, no wpadę na jakiegoś bossa zaraz. Okej, o dziwo, nie? No i po prostu możecie sobie też widzieć tutaj w tle gameplay właśnie, jak to wszystko wyglądało mniej więcej. To zaraz robię. Ja nic nie biłem tutaj z Asamirze przez Soraka, nie? Ja też nic nie biłem. No właśnie. Ty, to jest włas! Nie wiem, no Samira div. No po prostu to jest tak opeczenie. O kurde. Gówno robi ta Samira! To Soraka robi wszystko za nich. Zobacz sobie potem damage tej Samiry. Ale dobrze, robi ten damage, chyba, bo jest niezabijana przez Sorakę. Ja jej nic nie biłem, tylko przez Sorakę. No bo ciągle dostawała healę za całe HP. O kurde. Nie robiła bez tej Soraki. Ej. Przede wszystkim udało nam się zebrać Fire Axa. Udało nam się również zebrać upgrade do Shotguna. Chyba samego shotguna, tak? Na wielu na tych rzeczach się nie czy ty poszedłeś to odkopać? Jest. Nie, czekaj na mnie. Ale mogę pójść po tamte błoto. Bagno. Co? Saperkę. Co, to kolejna placówka? Łopata! Czekaj! Masz łopatę? Nareszcie, czyli najpierw jednak trolkę trzeba było, rzeczywiście. Płody jebane. Kurwa, jaka placówka. Bez kitu, łopata. No i jeszcze piłę łańcuchową. Z tego co kojarzę, to chyba wszystko, co udało nam się tego dnia zebrać. Gitara! Maury, to jest kolejny ten. Przejście kolejne. Masz gitarę, bez kitu. Co możemy robić tą gitarą? Podejrzewam, że możemy grać w Virginii nie, na niej czy coś. A gdzie ona jest zwykł? Na lewo. Ty, ona ma obrażenia, można nią bić. Dobra. O patrz, bo prawym se tak przed siebie po prostu tnę. O kurwa, panie. Szczerze, wolno. Ale nie klikasz. No. Ale wiesz, nie trzeba klikać. No i również udało nam się trochę powiększyć jakby naszą bazę, jest trochę teraz większa, mam nadzieję, że no jeszcze będziemy ją upgrade'ować, no na pewno mury będziemy musieli zrobić. No i to chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. Poza tym jeszcze jeżeli chodzi o TF-a, to mam nadzieję, że za jakiś czas, jak najkrótszy najlepiej, uda mi się zrobić dla was jakiś odcinek z Team Fortressa. Mam już w planach przynajmniej dwa odcinki. Tylko kwestia tego, że trzeba je nagrać, a mi się trochę nie chce, bo tak jak widzicie, no teraz gram przynajmniej póki co cały czas w Sons of the Forest, no bo właśnie jakby to jest nowa gra, ona dopiero wyszła i jestem głównie nią po prostu zainteresowany. Także dobra, mam nadzieję, że się podobało, to był taki krótki odcinek, generalnie poprzedni odcinek wyglądał tak, jak wyglądał, ponieważ był to wycinek z naszego streama, dlatego zapraszam was codziennie, przynajmniej tak mi się wydaje, że będą codziennie teraz streamy z Sons of the Forest. Zapraszam was tam, wbijajcie i po prostu będziecie mogli zobaczyć, jak nam idzie na żywo, a ja później będę robić z tego takie mniej więcej kompilacje, może jakieś trochę śmieszniejsze momenty, coś w tym rodzaju, albo właśnie jakieś znaleziska będę wam pokazywał, gdzie coś znaleźliśmy. Żywo, tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!